Lepiej przebiorę się w coś bardziej stylowego. Zacznę od spodni. Tych okularów też nie potrzebuję. Te są lepsze. I ta koszula. Hej, Mindy! Dzięki za picie, Lili. Teraz możemy zaczynać imprezę. Czasami doskonale zwyczajny dzień może się zmienić w koszmar. Oj, niedobrze. Wielkie dzięki, Betty. Dówka nieśmigana. Chyba se jaja robisz. Już pomagam, Lili. Trzymaj. I co ja zrobię? Kiedy mam się przebrać? Chyba, że sama jakoś temu zaradzę. Najpierw rozwincie szal. Potem owincie wokół pasa. Weźcie gumkę i załóżcie na materiał. Porządnie i ciasno. Gdy skończycie, chwyćcie dłońmi oba rogi szala i zawiążcie frędzle na materiale. Zrobione? Odwróćcie szal do tyłu. Przełóżcie ręce przez nowe rękawy. I tak po prostu macie nowy, obłędny top. Lepiej pójdę na lekcję. Sznurówki zawiązane? Za długo ją żułam. Położę ją tu na chwilę. O, ktoś do mnie napisał. Ojejku, co to był za trening? Nie! Dlaczego mnie nie posłuchałaś? O co ci chodzi? Co jest? Dobrze się czujesz? Czy to guma? Usiadłam na gumie! Dlaczego ty je wszędzie musisz zostawiać? Ciekawe, jak mam to teraz wyczyścić. Wiesz co? To twoja wina. No dobra, ale nie wiem, co z tym zrobić. Nieważne, byle dzisiaj. Ugh, nie wierzę, że znów to zrobiłaś. Musi być jakiś sposób. Zaraz. Mam przecież nożyczki. Nic z tego! Nie chcę dziury w spodniach. Zaufaj mi. Wiem, że się boisz, ale znam pewien sposób. Zobaczysz. Odetnę tylko ten kawałek i gotowe. Pozbyłam się materiału z przyklejoną gumą. Wyszło lepiej, niż się spodziewałam. Proszę, przynieś. Okej. Ale co mam z tym zrobić? Spokojnie, odwróć się. Widzisz? Wystarczy je tu włożyć. Nawet ładnie. A, szkoda tylko, że nie mam spodni. Trzymaj, pożyczę ci swoje. Wyglądasz bosko. Uff, kryzys zażegnany. Gdzie ona? Nudzi mi się strasznie. Jednak nie umiem żonglować. Jak zaraz nie przyjdzie, to wychodzę. Hej, Amy, tutaj! Sofia, co za powitanie! A! Czekaj, nie ruszaj się. Prawie ucho urwałam przez te kolczyki. Za to bluzka Amy nieźle ucierpiała, kurczę. Chciałabym ci jakoś pomóc. Lubisz nietypowe dodatki, prawda? Weź tę apaszkę. Ładna, ale co mam z nią zrobić? Zamienić tę bluzkę w coś mega modnego. Przełóżcie apaszkę przez dziurę. Owincie wokół palców i wyciągnijcie przez pętlę. Fajna kokarda? Wygląda nawet lepiej niż wcześniej. To teraz do rzeczy. Jak tam wczorajsza randka? Sznurówki zawiązane? Za długo ją żułam. Położę ją tu na chwilę. O, ktoś do mnie napisał. Ojejku, co to był za trening? Nie! Dlaczego mnie nie posłuchałaś?
O co ci chodzi? Co jest? Dobrze się czujesz? Czy to guma? Usiadłam na gumie! Dlaczego ty je wszędzie musisz zostawiać? Ciekawe, jak mam to teraz wyczyścić. Wiesz co? To twoja wina. No dobra, ale nie wiem, co z tym zrobić. Nieważne, byle dzisiaj. Ugh, nie wierzę, że znów to zrobiłaś. Musi być jakiś sposób. Zaraz. Mam przecież nożyczki. Nic z tego! Nie chcę dziury w spodniach. Zaufaj mi. Wiem, że się boisz, ale znam pewien sposób. Zobaczysz. Odetnę tylko ten kawałek i gotowe. Pozbyłam się materiału z przyklejoną gumą. Wyszło lepiej, niż się spodziewałam. Proszę, przymierz. Okej. Ale co mam z tym zrobić? Spokojnie, odwróć się. Widzisz? Wystarczy je tu włożyć. Nawet ładnie. A, szkoda tylko, że nie mam spodni. Trzymaj, pożyczę ci swoje. Wyglądasz bosko. Uff, kryzys zażegnany. Podzielcie się w komentarzach swoimi sztuczkami. Wyślijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie nasz kanał, jeśli macie ochotę na więcej. W końcu można gdzieś wyjść. Brrr, wieje strasznie zimny wiatr. Chyba za lekko się ubrałam. Co za orzeźwienie. Szaliczek powinien tu pomóc. Szlak, źle zawiązałam. Jeszcze raz. Nie, tak też nie. Wszystko źle wygląda. I co ja zrobię? Hej, a co to za smutniałek siedzi? Chodzi o szalik? Daj mi go. Pomogę ci z nim, Betty. Zakładamy i przeciągamy tak, żeby jeden koniec był dłuższy. Potem dwa razy owijamy szyję dłuższym końcem. Teraz można wetknąć. O tak. Jak uroczo i stylowo. Wielkie dzięki, Bella. Teraz jestem przygotowana na ziom. Błah! Ale nie nalatające gazety! Nikt nie widział. No, sensownie mówisz. Wow, zmęczona jestem. Zaraz, co to ma być? Nic z tego. Takiej imprezy na bank nie przegapię. Ale nie mogę tak iść. Okej, uspokój się i zastanów. Makijaż mogę robić obiema rękami naraz. W ten sposób zaoszczędzę trochę czasu. Ała! Zawsze to samo z tymi głupimi kolczykami. Niech to, złamałam szczotkę. Teraz czerwone szpilki. Tak, to był dobry wybór. Ale w co ja mam się ubrać? Za eleganckie. Za nudne. O! To będzie w sam raz. Tak, w tej sukience zrobię furorę. Hej, gotowa? O nie! Masz na sobie tę samą sukienkę? Kurczę, i co teraz? Nie możemy tak iść. Wiem! Czekaj tu, mam świetny pomysł. Wiem, jak podrasować swoją kieckę. Przełożę tylko ramionczko w ten sposób. I użyję moich niezawodnych nożyczek do zrobienia takich nacięć. Super! Wow, wygląda teraz zupełnie inaczej. Świetnie wyglądasz. O, dawno się tak nie spociłam. Gdzie jest moja bluzka? Lana? Widziałaś moją bluzkę? Przecież ją tu wkładałam. Może ktoś ją wziął?
chciałabym się przebrać. Mogę zajrzeć. No, trochę tego jest. Co tu mamy? Kto w ogóle w tym chodzi? Nie chcę wiedzieć. Dobrze mi w czerwieni? Nie jestem przekonana. Lana? To chyba męska koszula. Nie, dziwnie ci. I co teraz? W sumie to mam gumki recepturki. Już wiem. Połączcie guziki gumką. Będą wyglądały jak żabot. I odwincie rękawy. Lana? Co tam? Normalnie jak nowa. Zdradzę ci pewien sekret. O, ale pycha. Mogłabym ją jeść codziennie. O, lody. No pewnie. Wow, ile tu śmieciowego jedzenia. Co ty wyprawiasz? Przecież to sam cukier. Jeśli dalej tak będziesz jeść, możesz się pożegnać z piękną figurą. Masz rację. Ciekawe, jakby to było. Tak! W końcu mogę żreć, co chcę! O, kiepski scenariusz. Muszę zacząć ćwiczyć. Koniec z dresami. Powinnam mieć tu coś sportowego. Niech to. Znalazłam tylko to. A co z nimi jest nie tak? Sama zobacz. Są za krótkie. Jestem pewna, że można je jakoś podrasować. Patrz na moje. Dobry pomysł. Rozłożę je w ten sposób i wezmę nożyczki. Zaraz zrobię z nich szorty. Powoli i dokładnie. Nie chcę, żeby było krzywo. I już! Dwie nogawki skrócone. Super! Pasują idealnie. Wow! Świetnie w nich wyglądasz. Fajnie ci to wyszło. Dobra robota. Dzięki! Chodźmy pobiegać. Tkwicie w domu? Zawsze można zrobić zakupy w necie. Świetne są. I trochę drogie. Ale fioletowa jest obłędna. Uch. Kogo na to stać? Poprasuję ciuchy, ok? Dzisiaj dzień prania. Powinnam gdzieś mieć drobne. Nie stać mnie nawet na troczki. Co? Skąd to się wzięło? Wygląda jak wybielacz. I co teraz? Mam genialny pomysł. Wybielacz Betty. Zrobimy kilka wzorków. Wybielacz w rękę i za mną. Weźcie dowolny jasny ciuch i zwińcie widelcem. Teraz nałóżcie kilka gumek i spryskajcie wybielaczem. Po kilku minutach zauważycie pierwsze zmiany. Przetnijcie gumki i zachwyćcie się rezultatem. Całkiem, całkiem. Żadnych więcej nudnych bluz. I po co przepłacać, skoro można to zrobić samemu? I to prostym wybielaczem. Nie mogę tego sprać. To mój wybielacz? Obróć się. Wygląda świetnie. Dzięki. Nie głupie. Wszyscy mają buty do tańca? Wow, czyj to? Matko, to przez przypadek. Moje buty są za duże. Zaraz to naprawimy. A po co ci chustka? Po prostu patrz. Przełóż pod butem i zwiąż wokół kostki. Na koniec supełek. Idealnie, jakżeż uroczo.
Widzicie, jakie mam fajne buty do tańca? I można się bezpiecznie bawić! Podobają ci się moje nowe pierścionki? Lubię sprawiać sobie przyjemność. Wow! Złota nigdy za wiele. Wow! Uwielbiam kolekcjonować starą biżuterię. Ten zegarek! To najdroższa rzecz w tym pomieszczeniu. Co? Czy ta sowa próbuje nam coś powiedzieć? Nic nie rozumiem. A? To jakiś list. Ciekawe, co tam jest napisane. Jest tylko jeden sposób, by się dowiedzieć. To chyba zaproszenie na pokaz mody. Masz rację. No i? Musimy tam iść. Dobra, ale najpierw akcesoria. Ja nie mam nic takiego. Czy to wszystko jest markowe? Ja nie mam nawet torebki. Och, nie. Co mam tutaj? Ha. Och, też nie. A co jest tutaj? Ło! Eli ma na sobie babcinę majtki. Już wiem, pożyczam to. Hej! Au! Mam je! Uff, co się stało? Tak, nadszedł czas na projektowanie. Najpierw wytnę środkową część. W ten sposób będzie bardziej higienicznie. Idealnie! I w taki oto sposób stworzyłam top! Sunny? Co to miało być? To teraz mój nowy crop top! W sumie to wygląda uroczo. Czuję się zainspirowana. Ja też zaraz coś przerobię. Zobacz, co potrafi ten pasek. Oto jak będę go zakładać. Trzeba tylko ostrożnie przełożyć i związać. Następnie wsunę go tutaj i tutaj. Został jeszcze tylko jeden węzeł. No i proszę, jak wyglądam? Wow, niesamowicie! Idealnie na ciebie pasuje! Wiem. Dobra, idziemy stąd. O rany! Uśmiech! Mogłabym się do tego przyzwyczaić? Buziaki! Uff, co za dzień! I wciąż muszę się przygotować. Zaraz przyjdzie Jasmine. Okulary. A teraz makijaż. Na początek błyszczyk. Na podkreślenie ust. Nigdy mnie nie zawiódł. Czemu założyłam te spodnie? Nie nadają się. Zajrzę do szafy. Może ta spódniczka? Zobaczmy. Szału nie ma, ale ostatecznie... Cześć, Mindy. O, hej, co myślisz o moim stroju? Co to jest? Nie podoba ci się? A tak się starałam. Nie ma mowy. Chodź. Dobrze, że wpadłam. Pomogę ci coś wybrać. Kevin, potrzebujemy prywatności. Bez podglądania. Co my tu mamy? Ha, wielkiego wyboru to nie ma. Chociaż te krawaty mogą się przydać. To będzie świetne. Najpierw przetnę krawat na pół. Uwierzcie mi, będzie warto. Tak samo zrobię z pozostałymi. Nałożę krawaty na siebie i przypnę je szpilkami, żeby chwilowo trzymały się razem. Następnie muszę je zszyć. Akurat mam maszynę do szycia. Dzięki temu pójdzie szybciej. Szwy powinny być na spodzie, żeby było estetycznie. Ostrożnie. Uwaga na palce. Wszyję też zamek błyskawiczny. Oraz pasek. I tyle. Zobaczmy, jak długo się można przebierać. Ach, jesteś. Ja to jednak mam talent. Jeszcze tylko jeden drobiazg. Obejrzyj się. Wow, jestem pod wrażeniem. Wygląda super. A całości dopełni skórzana kurtka. O, dobry pomysł. Nie wpadłabym na to. Dzięki, Jasmine. Chodź, bo się spóźnimy. Czekaj, muszę poprawić włosy. Dobrze jest. Lecimy. Wspaniały dzień na piknik. Tu będzie dobrze. Siądźmy sobie. Wow, co za przepiękny zakątek. Brawa dla natury. Dobra, kocyk jest. Wyjmujemy jedzonko. Zgłodniałam od tego łażenia. Mamy tu niezłą wyżerkę.
ale przy moim apetycie dużo się nie ostanie. Och, to jest życie. O, co tam masz? Daj no chipsa. Uff, chyba się przejadłam. Niczego nie żałuję. Nie mogę się ruszyć. Chyba się zdrzemnę. Hej, poczekaj. Zagrajmy w coś. No dobrze. Wow, te kwiaty są prześliczne i pachną niesamowicie. Zerwę sobie jeden. Okej, jestem gotowa. Uwaga. Łap. Pokaż, co potrafisz. Sama tego chciałaś. Szybka piłka. Jasmine? Nic ci się nie stało? Nie, mogę oddychać. No co ty, żartuję. Przestraszyłaś mnie. Coś masz na koszulce. Jest cała poplamiona. Serio? O nie. Czekaj, mam pomysł. Ułożę zerwane kwiatki na zeszycie. Zamknę zeszyt i porządnie przycisnę. Nieźle się spracowały. Teraz przyda się taśma. Przykleję kwiatek do paska taśmy, a całość umocuję na koszulce. Taśmą do góry. I jeszcze spłaszczę za pomocą łyżki. Chcę wydobyć kolory z płatków. Jest więcej plam do zakrycia, ale to nic, mam sporo kwiatów. To jak naturalny barwnik. W przyrodzie można znaleźć wszystko. Dobra, czas zdjąć taśmę. Odkleję ją ostrożnie. Wow, popatrzcie! Na koszulce zostały odciski kwiatów. Wyszło nawet lepiej niż myślałam. Wow, ale kolorowo. 100 razy lepsze od mojej nudnej koszulki. Mindy, zatrudnię cię jako projektantkę. Patrz na to. Mam kwieciste skarpetki. Jedyne w swoim rodzaju. Co o tym sądzisz? Wow, fajowe. Przebij piątkę. To był udany piknik. Nie ruszaj się. Chcę uchwycić twoją istotę. Jak ci idzie? To będzie arcydzieło. Albo i nie. Możesz się troszkę przesunąć? Tak? A może tak lepiej? Nie bardzo. Uczyliśmy się tego w szkole modelingu. Usiądź. Z przyjemnością. Cały drugi semestr ćwiczyłyśmy siedzenie. To był mój kierunek studiów. Jestem ekspertem od siedzenia. Obawiam się, że nie. Żartujesz sobie? Ćwiczyłam też taką pozę. Musisz ćwiczyć dalej. Kotka w rui? Lekka przesada. Mistrz Zen! Nie wygłupiaj się. Gollum? Mocne, co? Będę miała koszmary. Nigdy tego więcej nie rób. Skończyły mi się pozy. Poddaję się. Ciekawe. Hej, łap! Co mam z tym zrobić? No jak to? Załóż. Zaufaj mi. Niech ci będzie. Chwileczkę. Ten obraz zainspirował mnie. Hej, nie wierć się. Poczekaj sekundę. Chcę coś wypróbować. Zwiążę razem końce chusty. Jedna strona załatwiona. Teraz druga. Zaciągnę je. Jak w magicznym triku. Wygląda jak róża. Dokładnie o to mi chodziło. Zawiążę ją sobie wokół szyi. I zarzucę włosami. Twoja kolej. Wow, dobra jest. Robimy sztukę. Na to liczyłam. Wow, szkoła modelingu się opłaciła. Byłam najlepsza w mojej klasie. Cześć! Cześć, przycinam roślinki. Co u licha? Jak to się stało? Tego się nie spodziewałam. Chcesz cytrynę? Jasne, właśnie o tym marzyłam. Zrobię sobie lemoniadę. Taki on jest zabawny. O, jak słodko. Nie wierzę. Chris właśnie zaprosił mnie na randkę. Co? Zazdrosna? Nie! Sama zobacz. Mi też zaproponował randkę. Jak on mógł mi to zrobić? Faceci to świnie. To musi być jakaś pomyłka. Racja. Nie zapraszałby ciebie na randkę przecież. Tylko jedna z nas może się z nim umówić, jasne? Dobra. Ale to będę ja. Tak. No to jeszcze zobaczymy. To ja go oczaruję. Ja też potrafię zauroczyć. Ja chciałam użyć tego koloru szminki. Ojej, jak mi przykro. Niepotrzebnie. To moje ulubione kolczyki. Ja i tak za nimi nie przepadam. Te są o wiele bardziej stylowe. Tak sobie to tłumacz. Biorę torebkę.
Ja też. Ta. Chyba żartujesz. I tak wygląda jak jakaś taniocha. Te dżinsy pasują do wszystkiego. One są moje. Chyba śnisz. Puszczaj. Ja miałam je pierwsza. Przestań. Zmuś mnie. Uch. I patrz, co narobiłaś. O, możesz je sobie wziąć. Powodzenia. Ale... I co ja teraz zrobię? Nie mogę ich przecież założyć. Chyba, że... Muszę powiększyć tę dziurę. Włożę teraz ręce w nogawki. I przełożę spodnie przez głowę. O tak, teraz wystarczy je wyrównać. Wow, wyglądają szałowo. Pora się zbierać. Nie tak szybko. Nieźle, prawda? Przyznaję, że mi zaimponowałaś. Na razie. Z drogi! Chris? Kto z nim jest? O, cześć dziewczyny. Och, on ma brata bliźniaka. Zapomnijmy o tym, co? Zapraszam przodem. Nie ma to jak lunch z przyjaciółką. Czas nadgonić wszystkie zaległości w plotkach. Sophie się ich trochę uzbierało. Ale to, że nic nie mówisz, nie oznacza, że musisz mieć otwartą buzię. Masz usta pełne jedzenia i nawet sobie z tego nie zdajesz sprawy. Nie ma w tym nic złego. Boże, ale byłaś głodna, co? Muszę trochę poluzować spodnie. Od razu lepiej. Idziemy? Nie mogę ich zapiąć. Wszystko w porządku? Co? Daj mi to na chwilę. Dzięki. Kiedy brzuch potrzebuje nieco miejsca, z pomocą przychodzi gumka do włosów. Przełóżcie ją przez dziurkę i zapnijcie na guzik. To ja rozumiem. To co, deser? Czekam na Mindy. O, już tu jest. Do zobaczenia. Hej, jak tam? Idziemy? Nie mogę wstać. Dziwne. Nie jest dobrze. To świeża farba. O nie, nie zauważyłam tabliczki. Czemu to zawsze musi się przydarzyć akurat mi? Nie mogę wstać. Przykleiłam się. Ci ludzie nigdy się nie nauczą. I co teraz? Zaraz, czy ja czasem nie użyłem przypadkowo kleju? Ups, udawaj, że tu nie pracujesz. To na nic. Utknęłam tu. Czekaj, pomogę ci. Myślałam, że to pomoże. Ciągnij mocniej. No dalej, złaź z mojej łapki. Co za katorga. Ach, jestem wykończona. Nic mi nie mów. Jak to wygląda? Tylko mów prawdę. Tragicznie, prawda? Niestety. Zaczekaj. Chyba mam pomysł. Potrzebne mi będzie tylko kilka rzeczy. Pożyczam. A tak lubiłam te dżinsy. Dobra, zaczynamy. Nic się nie bój. Popsikamy je farbą jeszcze bardziej. I użyjemy ciekawych wzorów. Będzie wyglądać ekstra. Jeszcze kilka linii tutaj. O, to będzie idealnie tu pasować. Powinnam zostać projektantką. Tył już gotowy. Teraz przód. Ten kartonik ochroni skórę przed poplamieniem. Powinnaś mi jeszcze za to zapłacić. Ha? Zostało kilka drobnych elementów i... Gotowe! Jak się podoba? Wow, są niesamowite! Dżinsy według własnego projektu. Jesteś genialna. Od czego są przyjaciele? Chodźmy. Gdzie moja farba? Musi gdzieś tu być. Uff,
prawie ją zgubiłem. O, chyba właśnie popełniłem duży błąd. Muszę zdążyć na lekcję, ale najpierw jeszcze raz sprawdzę swój strój. Trzeba dobrze wyglądać. Idealnie jak zwykle. Zaraz. O nie! Paski do butów są za ciasne! Jakim cudem tego wcześniej nie zauważyłam? Nie mogę pozwolić, by ktokolwiek to zobaczył. Patrzcie na jej buty! Nie głupio ci pokazywać się tak w szkole? Ja to bym się wstydziła. Przestańcie, proszę! Nie mogę do tego dopuścić. Ale co tu zrobić? Ha, już wiem! Przyda mi się mazak. To zajmie zaledwie chwilkę. Po prostu narysuję linię w poprzek małego palca. Tym samym kolorem co pasek. I to samo na drugiej stronie. Od razu lepiej się prezentuje. Kto by pomyślał, że mazak okaże się taki praktyczny. Dobra, lecę na zajęcia. Eneduerikefake. Okej. Tylko nie zmieszczą mi się tu kosmetyki. Coś tu nie gra. A gdzie dno? Żegnaj, plecaku. Ale muszę mieć dzisiaj wolne ręce. Dobra, mam pomysł. Zamieńcie ulubioną torebkę w plecak. Załóżcie pasek na szyję. Przełóżcie ręce i zarzućcie do tyłu. Ale słodko. Ten kolor mi jednak bardziej pasuje. Prawie zapomniałam. Ups. A potem przenosisz te dwie liczby tutaj. W ten sposób można obliczyć X. Hej, koncert rockowy? To już dziś wieczorem. Patrz, musimy tam iść. Wow, uszykujmy się. Chwileczkę. Muszę założyć moje koła. No i jeszcze mój diadem. W końcu jestem księżniczką. Szaloną księżniczką. Zdecydowanie. Czekaj, muszę przypudrować nosek. A? Psik! O nie! Psiknęłam za mocno. Fakt. Fujka. O nie! Chyba jest źle. Tak, to dość obrzydliwe. Czekaj. Patrz, załóż to. Okej. Nie jestem przekonana. Nie. Załóż odwrotnie. Aha, no dobra. Tak, właśnie w ten sposób. Naprawdę? A teraz przełóż. Okej. Jakoś tak? Wow, wyglądasz bardzo szykownie. Podoba ci się? Damy czadu. Cóż, ja chyba pójdę w tym. Słabo. Nigdy nie będę wystarczająco fajna. Ale nie wszystko stracone. Chcecie zmienić zwykłą koszulę w ekstra ciuch? Wystarczy naprasować na niej fajny wzór. Papier woskowany sprawdzi się świetnie. A teraz można zdjąć papier i szaleć na koncercie. Fajne, prawda? Wow! Ja myślę, że tak. Zdecydowanie. Chcesz założyć mój naszyjnik? Ja? Pewnie. Będziesz w nim fajnie wyglądać. To jest niesamowite. Dajmy czadu. Taki on jest zabawny. O, jak słodko. Nie wierzę. Chris właśnie zaprosił mnie na randkę. Co? Zazdrosna? Nie. Sama zobacz. Mi też zaproponował randkę. Jak on mógł mi to zrobić? Faceci to świnie. To musi być jakaś pomyłka. Racja, nie zapraszałby ciebie na randkę przecież. Tylko jedna z nas może się z nim umówić, jasne? Dobra, ale to będę ja. Tak, no to jeszcze zobaczymy. To ja go oczaruję. Ja też potrafię zauroczyć. Ja chciałam użyć tego koloru szminki. Ojej, jak mi przykro. Niepotrzebnie. To moje ulubione kolczyki. Ja i tak za nimi nie przepadam. Te są o wiele bardziej stylowe. Te
Jak sobie to tłumacz? Biorę torebkę. Ja też. Ta. Chyba żartujesz. I tak wygląda jak jakaś taniocha. Te dżinsy pasują do wszystkiego. One są moje. Chyba śnisz. Puszczaj. Ja miałam je pierwsza. Przestań. Zmuś mnie. Uch. I patrz, co narobiłaś. O, możesz je sobie wziąć. Powodzenia. Ale... I co ja teraz zrobię? Nie mogę ich przecież założyć. Chyba, że... Muszę powiększyć tę dziurę. Włożę teraz ręce w nogawki. I przełożę spodnie przez głowę. O tak, teraz wystarczy je wyrównać. Wow, wyglądają szałowo. Pora się zbierać. Nie tak szybko. Nieźle, prawda? Przyznaję, że mi zaimponowałaś. Na razie. Z drogi! Chris? Kto z nim jest? O, cześć, dziewczyny. Och, on ma brata bliźniaka. Zapomnijmy o tym, co? Zapraszam przodem. Wszyscy mają buty do tańca? Wow, czyj to? Matko, to przez przypadek. Moje buty są za duże. Zaraz to naprawimy. A po co ci chustka? Po prostu patrz. Przełóż pod butem i zwiąż wokół kostki. Na koniec supełek. Idealnie, jakżeż uroczo. Widzicie, jakie mam fajne buty do tańca? I można się bezpiecznie bawić. Nie ma to jak wieczór z chipsami i filmikami. Co by tu obejrzeć? Kevin? Czego on chce? Całkowicie zapomniałam o randce. Muszę się zebrać. Co mam włożyć? Dżinsowa spódnica na ratunek. Ale ją lubię. Teraz top. Niedobrze. Mogłam zrobić pranie. A to co? Ma gigantyczną plamę. Może powinnam odwołać. Chyba, że pójdę w tym. Gdzie ona się podziewa? Cześć, Kevin. Ciekawy ubiór. Robię pranie, wiesz, jak jest. Co zamawiamy? Nie, nie mogę w tym pójść. Mam pomysł. Widzicie to? Obróćcie do góry nogami, zwińcie i włóżcie przez głowę. Tak samo jak zwykłą bluzkę. Obciągnijcie na maksa w dół. Złóżcie wystający materiał i odwińcie. Cześć, piękna! Top wygląda jak nowy. I na randeczkę. Cześć, Kevin. Cześć! Ej, świetnie wyglądasz! Nowa bluzka? Tak jakby. Mój ulubiony klasyk. Te tarty będą świetne. Betty, mam coś dla ciebie. O, dziękuję, Bella. Spójrz, jaka piękna. Świetna. Od razu ją przymierzę. O, troszkę za szeroka. Ale i tak dziękuję. Miły prezent. Może da się ją jakoś zwęzić? Chwilę. Chyba wiem jak. Patrz, Bella. Mam agrafki i sznurek. One wystarczą, żeby ją zwęzić. Tylko nałożę kieckę tył naprzód i na lewą stronę. Okej, wkładamy agrafkę.
Zacieśnię sukienkę, żeby lepiej przylegała i przypnę agrafką. To samo po drugiej stronie szwu. Teraz przepuszczę sznurek przez agrafki. Wchodzi jedną, wychodzi drugą. Na koniec ciasno ściągnę. I z powrotem przekręcę kieckę. Udało się! Leży jak ulał. Wow, jak to zrobiłaś, Betty? Pięknie na tobie leży. Nie ma nic piękniejszego od naszej przyjaźni. Kiedy ta Jessica się tak wyrobiła? Jaka jędrna pupa. Mojej przyda się trochę uwagi. Dobra, do roboty. Przebiorę się tylko. Gotowa. Na tych schodach na pewno spalę trochę kalorii. Jestem silną kobietą. Patrzcie, ludzie. Ostrożnie. No, hej pośladki. Hej ty. Miejmy nadzieję, że po tym treningu będziesz miała stalową pupę. Druga seria jest o wiele trudniejsza. Uff, ale ciężko. O Boziu, chyba już nigdy nie wstanę. Muszę się jakoś dowlec. Dobra, sprawdźmy, czy jest lepiej. Wygląda tak samo. Serio? Kurczę. To był najcięższy trening w moim życiu. Może spróbuję czegoś innego. Nikt nie musi wiedzieć. Chcecie podkreślić swoje pośladki? Wypchajcie spodnie zamiast robić przysiady. I jeszcze z drugiej strony, żeby nie wyglądało głupio. No układaj się. Gotowe. Hej, jędrne pośladki. Teraz wyglądają lepiej niż tyłek Jessiki. Dla niektórych najważniejsze są dodatki. Ciuchy muszą wzbudzać zachwyt. Hejka! Gdzie twoje bibeloty? Masz na nie alergię? Trochę tu niezręcznie. Nie mam żadnych dodatków. Widać na pierwszy rzut oka. Nie łam się, pomożemy ci. Później podziękujesz. Gumki? Mam już jedną. To do bluzki, Gamoniu. A, rozumiem. Chcecie lepiej wyglądać? Podwincie bluzkę. I zbierzcie w ten sposób. Jak zwiążecie ją z obu stron, ściągnijcie w dół i podwincie. Ładnie, co? I teraz błyszczysz. Jeszcze tak nie wyglądałyśmy. Ktoś tu chyba wyznacza trendy. Selfie. Trzeba uwiecznić ten błysk. Uśmiech. Mua. I czekamy na lajki. Nie wierzę, że zaspałam. Grunt, że dotarłam do szkoły na czas. Muszę się przebrać na WF. Przynajmniej tego nie zapomniałam. Ledwo zdążyłam. Już jestem. Co za bałagan. Dzieciaki nigdy po sobie nie sprzątają. Do czego to doszło? Że nawet ciuchy wyrzucają. Co oni by beze mnie zrobili? Byłby tu jeden wielki syf. Dobra, wreszcie skończone. Dobry mecz. Czas się przebrać z powrotem. Hej, gdzie reszta moich ubrań? Zostawiłam je tu. Ktoś je zabrał? Przecież nie pójdę tak na lekcję. Chusta mi została. Może się przydać. Złożę ją na pół i owinę sobie wokół talii. Najpierw ten koniec, a potem drugi. Wezmę gumkę do włosów i zamocuję na niej oba końce. Powinno się trzymać. Wow, uwielbiam to. Przynajmniej butów mi nie zwinęli. Fajny styl. Uff, co za dzień. Dom wysprzątany. Wszędzie odkurzone. Jeszcze tylko prasowanie. Haruję normalnie od samego rana. Ale czasami trzeba ogarnąć w domu. Prasowanie prawie skończone. I sobie odpocznę. Może obejrzę jakiś film? Kto to dzwoni? Prasowanie poczeka. Słucham? Cześć! Co takiego zrobiła Mindy? Ha, ha!
Koniecznie musimy się spotkać. Och, co to za zapach? Śmierdzi spalenizną. O nie, żelazko! Zrobiło dziurę w koszulce. Jest do wyrzucenia. Chyba że mam pewien pomysł. Potrzebuję tylko trochę inspiracji. Zobaczmy. Śliczne i kolorowe. Umieszczę strony nad dziurą. Wezmę folię spożywczą i przykryję nią obrazek. Przytnę do właściwego rozmiaru. To załatwione. Następnie wezmę papier do pieczenia. Położę na wierzch, tak żeby zakryć cały obrazek. Teraz zgrzewanie. Przejadę gorącym żelazkiem. Tym razem nie zrobi się dziura. Znam się na prasowaniu, jeśli akurat nie gadam przez telefon. No i jak wyszło? Odkleję papier. Dokładnie o to chodziło. Powinnam spalać więcej ubrań. Hej, jestem projektantką mody. Co za okropna pogoda. Dzień dobry, oto nasze dzisiejsze menu. Dzięki. O, ja cię. Siedzi tutaj, zupełnie sam. Patrzy, pomacham do niego zalotnie. Ej, no co jest? Co ze mną nie tak? Chyba podryw jej się nie udał. O, jaka piękna. Czerwone włosy są super, ekstra laska. Co? Gustuje w takich dziewczynach? Przyznam, że to wyjątkowo udany tort. O, muszę przyjąć zamówienie. Idę tam. Dzień dobry. Czym mogę służyć? O, ma pani czerwony fartuch. To mój ulubiony kolor. O, bardzo fajnie. Złoży pan zamówienie? Jasne. Poproszę to. Zaraz, powiedział, że lubi czerwień? Nie mam nic czerwonego. Ani ciuchów, ani włosów. Niesprawiedliwe. Skąd miałam wiedzieć? Zwrócił na nią uwagę, bo ona ma czerwony fartuch. Zdenerwowała się, bo klient ze mną flirtował. Nieważne. Oto pani zamówienie. Życzę smacznego. Nie do wiary, to niesprawiedliwe. Jestem taka zła. Oto pana zamówienie. Proszę. Tak, wygląda wspaniale. Moje ulubione warzywa. Smacznego. Co on tam robi? Je czerwone potrawy? O nie, kolejna dziewczyna ubrana na czerwono. Ona też mu się podoba. To przez czerwone ciuchy. Chwileczkę, a może ja, gdyby tylko... O rety, chyba wiem co zrobić. Zobaczmy, czy mam tu cokolwiek czerwonego? No tak, mój czerwony parasol. Po prostu go otworzę i przerobię go na spódnicę. Świetny fason i ten żywy kolor. No, przygląda mi się. Cześć, jak się masz? O rety, muszę dać tej dziewczynie kwiatek. Ta róża mi cię przypomina, bo jesteś śliczna. O, dziękuję bardzo. Masz ochotę ze mną wyjść? He? Co to takiego jest? Szkielet parasola? Nawet nie wiem, co mam z tym zrobić. Najwyższy czas tu posprzątać. Ach, ale to strasznie ciężka praca. O, wiadomość. Ciekawe od kogo. Aha, Brian zaprasza na imprezkę. Zaraz. Wyglądam okropnie, jak kopciuszek po skrobaniu pieca. Nie mogę tak pójść. Brian nie może mnie tak zobaczyć. Chciałabym mieć wróżkę chrzestną, która zmieniłaby mnie w księżniczkę. Albo chociaż lepiej ubrała. Wow, to ci dopiero lot trzmiela. Wróżka chrzestna itd. Matko, co ci się stało? Mam iść na imprezę, ale wyglądam jak 7 nieszczęść. No faktycznie nie powalasz. Luzik, coś zaradzimy. Wstań. Tylko nie wyczaruj żadnych myszy, nawet jeśli znają się na szyciu. Po pierwsze, znikamy rękawiczki. Co jeszcze? A tak, czupurek. Już teraz lepiej wyglądam. Teraz ciuchy, ale żadnych myszy. O, mówiła żadnych myszy, durny kiku. Co się stało? Czemu mam ochotę na ser? A, to nic takiego. Spróbujmy tego. Ale to nie mój styl. Co poradzić? W końcu myszy znają się na modzie. Musisz pankować w takiej chwili! Magia się skończyła. Za dużo poszło na przemiany. Zaraz, jakie przemiany? Przemiany? Czekaj, już wiem. Najpierw rozepnę te guziki i tutaj wetknę końce koszuli. Teraz jednym owijamy drugi i zawiązujemy.
No już! Jak się podoba? Jesteś najlepszą wróżką chrzestną ever! Nie musiałaś, słodko! Leci, baw się dobrze! Czekaj, Betty! Nie wrócę bez magii! Chyba trochę tu zabawię. To o której idziemy na obiad? Dobra, brzmi nieźle. Chińszczyzny nigdy nie odmawiam. Uff, ciężkie te książki. Czemu ich tyle mam? Okej, mam, tylko zamknę szafkę. Nie, torebka mi spada. Ale to wkurzające. Nie, nie, jestem, mów dalej. Chodź tu, durna. Na górę, ale już. Oby zadziałało. Tylko ostrożnie. Nie działa, spróbuję czegoś innego. Głęboko oddychaj. Wdech, wydech. Spokój, bądź tu i teraz. Oddychaj. Właśnie, równowaga, harmonia. Z drogi blokujesz korytarz. Ej, wariatka! O, chyba mam pomysł. To na bank zadziała. Przyda się torebka. A raczej pacek od niej. Odepnę z jednej strony i przełożę pod rączką. Zapinamy z powrotem. To działa! Z jednego paska zrobiły się dwa. Tada! Moja torebka jest teraz plecakiem. Teraz nie zsunie mi się z ramienia. Jak uroczo wygląda! Koniec problemów z paskiem. Już mi nie spadnie. Można iść na lekcję. Nie! O nie! Zgniotłam torebkę! Uff! Ani zadraśnięcia! Dla niektórych najważniejsze są dodatki. Ciuchy muszą wzbudzać zachwyt. Hejka! Gdzie twoje bibeloty? Masz na nie alergię? Trochę tu niezręcznie. Nie mam żadnych dodatków. Widać na pierwszy rzut oka. Nie łam się, pomożemy ci. Później podziękujesz. Gumki? Mam już jedną. To do bluzki, Gamoniu. A, rozumiem. Chcecie lepiej wyglądać? Podwincie bluzkę i zbierzcie w ten sposób. Jak zwiążecie ją z obu stron, ściągnijcie w dół i podwincie. Ładnie, co? I teraz błyszczysz. Jeszcze tak nie wyglądałyśmy. Ktoś tu chyba wyznacza trendy. Selfie. Trzeba uwiecznić ten błysk. Uśmiech. Mua. I czekamy na lajki. Dopiero co wyniosłam śmieci, ale jestem zmęczona. Najchętniej bym się zdrzemnęła. Ale cuchnie. O nie, Chris. Nie może mnie taką zobaczyć. Wyglądam jak worek na śmieci. Muszę coś szybko wymyślić. Czemu musiał usiąść akurat tam? Schowam się i poczekam, aż pójdzie. No dalej, Chris, idź sobie. O nie, zbliża się. Co robić? Nie mam innego wyjścia. Co? Nie wierzę. Zaraz tam będę. Auć, teraz naprawdę wyglądam jak worek na śmieci, ale przynajmniej się nie zbłaźniłam. Nie, to nie jest dobry pomysł. Myśl, musi być jakiś sposób. Może znajdę coś w śmietniku. Nie mogę teraz zbytnio wybrzydzać. Mogło być chyba gorzej, nie? Co? Nie wierzę. Wszystko okej, ziomek? Ta, idź sobie. Zaraz, czy ja cię skądś znam? Luna? Cześć, Chris. Co ty tu robisz? Wyglądasz jak jakiś kloszard. Aż tak źle? Żenada. Ależ on jest niemiły. Nie. Musi być inne wyjście. Co za pech? O, co my tu mamy? Co jest? Potrzebuję twojej sukienki. Dam ci swoją bluzkę.
Chyba zwariowałaś. Ew. Ja bym się zamieniła. Zaraz, już wiem. Wyjmę ręce z rękawów i wyciągnę je górą. Teraz zwiążę rękawy wokół talii i przewiążę za szyją. Całkiem ładnie. A, jeszcze włosy. Od razu lepiej. Co? Nie wierzę. Zaraz tam będę. Chris? Hej, wracaj tu. O, cześć. Jak tam? Hej, Luna. Świetnie wyglądasz. Jak miło, że zauważyłeś. Czy to ja? Przebieranko i po sprawie. Znacznie lepiej, prawda? Nie ma to jak szybka zmiana ciuchów. Wow! Jak on to zrobił? Może i mnie się uda. Wystarczy upaść na łóżko, prawda? Którą wybrać? Zieloną czy różową? Zdecydowanie róż. Jak coś, to idę suszyć włosy, Sofia. Muszę się pospieszyć. Tylko wyprasuję tę bluzkę. Nie mogę wyglądać na kocmułcha. Gdzie ta para? Przecież podłączyłam. W ogóle nie grzeje. Sofia, za 5 minut musimy wyjść. Ale żelazko się zepsuło. Mam pomysł. Jeśli musicie coś wyprasować, ale nie macie żelazka, użyjcie suszarki do włosów. Au, to działa. Patrzcie. Zaraz wszystko się ładnie wyprasuje. Prawie gotowe. Im materiał jest bardziej mokry, tym dłużej wam zajmie suszenie. I już. Dzięki za pomysły, Amy. No to obie jesteśmy już gotowe. Sznurówki zawiązane? Za długo ją żułam. Położę ją tu na chwilę. O, ktoś do mnie napisał. Ojejku, co to był za trening? Nie! Dlaczego mnie nie posłuchałaś? O co ci chodzi? Co jest? Dobrze się czujesz? Czy to guma? Usiadłam na gumie! Dlaczego ty je wszędzie musisz zostawiać? Ciekawe, jak mam to teraz wyczyścić. Wiesz co? To twoja wina. No dobra, ale nie wiem, co z tym zrobić. Nieważne, byle dzisiaj. Nie wierzę, że znów to zrobiłaś. Musi być jakiś sposób. Zaraz. Mam przecież nożyczki. Nic z tego! Nie chcę dziury w spodniach. Zaufaj mi. Wiem, że się boisz, ale znam pewien sposób. Zobaczysz. Odetnę tylko ten kawałek i gotowe. Pozbyłam się materiału z przyklejoną gumą. Wyszło lepiej, niż się spodziewałam. Proszę, przynieś. Okej. Ale co mam z tym zrobić? Spokojnie, odwróć się. Widzisz? Wystarczy je tu włożyć. Nawet ładnie. A, szkoda tylko, że nie mam spodni. Trzymaj, pożyczę ci swoje. Wyglądasz bosko. Uff, kryzys zażegnany. Upały mogą nieźle dać się we znaki. Jestem cała spocona. A mogłam sobie kupić klimatyzację. Znacznie lepiej. Ale i tak się rozpuszczam. Dobra, jakoś dam radę. Teraz gardło mi wyschło. Prawie jak papier ścierny. Mam chyba jakiś sok w lodówce. Tak, on mnie uratuje. Matko, co za ulga. Co to było? Gwóźdź? Skąd on się tu wziął?
Dopiero kupiłam tę bluzkę. Ja to mam szczęście. Ale wiem, co z tym zrobię. Wystarczy nieco pomyślunku. Podarta bluzka? Wystarczy ją przeciąć. Wytnijcie prostą linię nad dziurą. Zabierzcie górną część i wytnijcie taki pasek. Doskonale. Teraz zwiążcie nim top. Przełóżcie pod bluzką i zwiążcie. Tylko żeby trzymał. Całkiem nieźle, co? I sprawdzi się w upały. Ciekawe, gdzie moja randka? Spokojnie. W tym czasie zrobię sobie zdjęcie w nowym topie. To takie relaksujące. Jak to miło dla odmiany, bo tak rzadko mam czas dla siebie. Wykorzystam go jak najlepiej. Wiadomość? Od Justina. Za kwadrans? O rany! Zupełnie zapomniałam o randce. Muszę się pospieszyć. Nie ma czasu na układanie włosów. Troszkę pudru? Starczy. Ta koszula jest urocza. Prawie gotowa. Te dżinsy dobrze na mnie leżą. Ciaśniejsze niż mi się zdawało. No wciskaj się. Nie mam na to czasu. Pupa mi urosła, czy co? Teraz to się wkurzyłam. Spróbuję jeszcze raz. Udało się. Co za ulga? Wszystko pod kontrolą. Mogę iść. Zaraz. Tylko nie to! Coś mi wiało po udach! Katastrofa! Co znowu? Muszę się przebrać! I to szybko! Chyba, że... Już wiem! Przyda mi się ta koronka! I nożyczki! Przetnę koronkę na pół i zrobię rozcięcie wzdłuż szwu dżinsów. Na całej długości nogawki. Nałożę klej na szef i przykleję do niego koronkę. Musi się mocno trzymać. I to właściwie tyle. Tak to sobie wyobrażałam. Niech no tylko Justin mnie zobaczy. Kto by pomyślał? Spódnica maxi ze zwykłych dżinsów. Hej, już wychodzę. Niezły wycisk. Wszystko boli. Ale o to właśnie chodzi. Bez bólu nie ma mięśni. O rety, Justin się na mnie patrzy. Powinnam zagadać? Patrzę na siebie w lustrze. Serio? To przyciągnie jego uwagę. Zrobię mu prawdziwe widowisko. Nadal nic? Spróbujmy inaczej. Zmysłowe rozciąganie szyi i zarzucanie włosami. Sprawdza się w reklamach szamponów. O, kręci mi się w głowie. Nie mogę dłużej, a on wciąż mnie ignoruje. Psujesz mi klimat. Tylko ja i mój biceps. Wow. Koleś jest dziwny. Nie rozumiem. O nie, moje włosy to jakaś masakra. Muszę coś z tym zrobić. I nawet mam pomysł. To będzie genialne. W końcu na mnie spojrzy. Wezmę makaron piankowy. Odetnę z niego kawałek. Tyle starczy. Zawinę na nim moje włosy. Jak przy zawijaniu loków. Muszę to jakoś umocować. Ta siatka załatwi sprawę. Idealnie. To samo z drugiej strony. Błyskawiczne loki. Wystarczy chwilkę poczekać. Justin osłupieje. Hej, Justin! Czego? Co to ma być? Patrz i podziwiaj. Jakbym wyszła od stylistki. Czegoś takiego na siłowni nie widziałem. To już ostatni? Jeszcze klasyczny zarzut włosami. I jak? Podoba ci się? Wow, wyglądasz niesamowicie. Na taką reakcję liczyłam. Wiedziałam, że to zadziała. Hej, Jasmine, chcesz się później spotkać? Możesz popatrzeć, jak pakuję. Może po prostu chodźmy na kolację. Czas na show. Szubidobido, la la la. Śpiewajcie ze mną. Sia la 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 la. Dziękuję. Byliście wspaniałą publicznością, a ja byłam jeszcze lepsza. Kocham was wszystkich. Dobranoc. Ups, siadłam na czymś. Czy to były okulary? O nie. Należą do Mindy. Co ja teraz zrobię? Słyszałam okropny hałas. Znowu śpiewałaś? Moje okulary. Nie! Może zbyt dramatyczna reakcja, ale muszę je naprawić. To przecież Mindy. Pozbieram wszystkie kawałki. Nie ma szans ich skleić. Może nie zauważy? Ha, mam pomysł. Potrzebuję dużo metalowych kółek. To będzie delikatna praca, więc użyję pensety. Przyczepię kółeczka do odłamanych kawałków. W ten sposób. Następnie przymocuję je do ramki. I tak na obu szkłach. Chyba zrobione. Wyszło całkiem nieźle. Ciekawe, jak zareaguje. Położę je tu. Wyglądają modnie. Gdzie są moje okulary? Na stole.
Wszędzie ich szukałam. Chwila prawdy. Zaraz, czy to... Wow, ale numer! Coś nie tak? Wydają się okej. Nie wierzę! Wyglądają rewelacyjnie! Wiedziałam, że ci się spodobają. Mogę zniszczyć więcej twoich rzeczy. Może jednak nie. Teraz zaczynamy. Hej, to moja sukienka. Ken kupił ją dla mnie. Ale się kłócą. A, tu jest mój grzebień. Już jestem spóźniona. Nie mam na to czasu. Ale tu bałagan. Gdzie mój makijaż? Znalazłam. Tylko leciutka poprawka. Czasami mniej, znaczy więcej. A ty wciąż bawisz się lalkami? Jesteś taka dziecinna i robisz bałagan. Mama będzie zła. Moja stopa! To musiało boleć. Hej, to bucik mojej lalki. Sorki! Żartujesz sobie? Nie! Co się tak gapisz? Mam coś dla ciebie. Ha, może pasować. Co to takiego? Co robisz? Ach, rozumiem. Dobrze kombinujesz. To chyba wszystkie zabawki. Posortowałam je kolorami. Teraz zabieramy się do pracy. Na początek czerwone. Ułożę je na moim topie. Wzdłuż dekoltu. Z góry na dół. Czas na zmianę koloru. Przerzucę się na różowy. A później na niebieski. Wow, wygląda super. Mega kolorowe. A przede wszystkim unikalne. To już ostatni kolor. Chcę zakryć całą białą przestrzeń. Wow, popatrzcie. Cudowne. Zupełnie jak tęcza. Mam tęczowy top. Nigdy bym na to nie wpadła. Muszę podziękować Mindy. Ale najpierw przymierzę. Nie mogę się napatrzeć. Stylowe i cieszy oczy. Ładnie wyglądasz. Miałam dobry pomysł, co? Zabawki nie są tylko dla dzieci. Nawet buciki lalek. Miałaś rację. Dziękuję ci za pomoc. Ale wciąż musisz posprzątać, bo zaraz wróci mama. Uch, szkoda. Myślałam, że zapomni. Faktycznie jest tu Bajzel. Tutaj nieźle wyszedł. Ale poza? Jest taki pewny siebie. To chyba moje ulubione. Jakby patrzył prosto na mnie. Bylibyśmy świetną parą. Zaraz, czy to ma tatuaż? Całkiem interesujący. I to serduszko. Urocze. Może też powinnam zrobić sobie dziarę. Moje ręce są jakieś takie nudne. Tyle, że to chyba boli. Ale mam przecież te naklejki. Zamiast prawdziwego tatuażu, nieszkodliwy zamiennik. Warto spróbować. Odkleję podkład i umieszczę go na ramieniu. Mocno docisnę. Teraz makijaż. Najpierw pomarańczowy. Chcę zakryć serduszka. Następnie niebieski cień do powiek. To będzie coś wspaniałego. Efekt ten sam, co tatuaż, ale bezboleśnie. No i w każdej chwili można zmyć. Wow, lepsze niż przypuszczałam. Czas na selfie. Wrzucę to na profil. Mam nadzieję, że Justin zobaczy. Hej, od razu mnóstwo lajków. Wiadomość. Od Justina. No pewnie, że tak. Mam randkę z Justinem. Uhu, lepiej się przygotuję. Co za wspaniały dzień. Świetnie się bawiłam. Wow! Auć, to bolało. Na szczęście nikt chyba nie widział. Tfu. O nie, moja sukienka. Podarła się. Ha, da się naprawić. Matka natura byłaby dumna. I ja też. Już jesteś. Pokaż, co tam kupiłaś. Spódnicę, która pasuje do wszystkiego. Popatrz. Nawet z tą bluzką wygląda fajnie. Pasuje ci, Sofia. A paska czasem nie kupiłaś? O kurczę, to nie miało tak wyglądać. Teraz żałujesz, że nie przymierzyłaś, co? Ale może jakoś temu zaradzę? Macie ubrania, które są za luźne? Przełóżcie guzik przez najbliższą szlufkę i zapnijcie. Pasek nie będzie potrzebny. Ty to zawsze potrafisz wyjść z modowej opresji. Coś mi tu mówi, że Amy będzie chciała ją niedługo pożyczyć. Jestem spóźniona. Mogą być te szpilki. Nieźle wyglądam, ale którą torebkę wybrać? Dodatki są bardzo istotne.
Ta pasuje do sukienki. Sama nie wiem. Może jednak nie. Co mam do wyboru? Niby okej, ale gryzie się z butami. Następna. Ta jest obiecująca. Uwielbiam ten kolor. Ale jakoś nie zachwyca. Odpada. Nie, do kitu. Nie ma mowy. Jeszcze czego? To już cała moja kolekcja. Żadna nie pasuje do mojego stroju. W sumie po co komu torebka? Można wszystko nosić w rękach. Niezbyt praktyczne, co? Zaraz. To jest to! Mam plan. Włożę pieniądze do portmonetki. A makijaż się zmieści? No jasne, całe szczęście. To mi się podoba. Moje buty wyglądają cudownie. Mogę iść na randkę. Ej, no już, już cicho. Tak mi się dobrze spało. Nie znoszę wcześnie wstawać. Reny, moje włosy. Koniecznie muszę je umyć. Spróbujmy jeszcze raz. Znacznie lepiej. Jeszcze tylko wysuszyć. Och, moja skóra jest taka matowa. Ale spoko, coś na to poradzimy. Mam specjalną maseczkę do twarzy. Mówię wam. Działa jak marzenie. Zaraz będę promieniała. Nos też. Czego to się nie robi dla urody? Teraz tylko czekać. Nie mogę tak iść spać. Uff, ciężka robota. Zmęczyłam się. Nic się nie stanie, jeśli na chwilkę przymknę oczy. Co? Musiałam zasnąć. Która godzina? Tylko nie to. Zostawiłam maseczkę za długo. Nie schodzi. Wszyscy się na mnie gapią. Wyglądam lepiej niż panna młoda. Starzej się z wdziękiem, mówili. Nie! Nie dopuszczę do tego. Okej, kombinuj. Musi być jakieś rozwiązanie. Odkurzacz! Wyssie mi maseczkę z twarzy. Nie ma co. Wóz albo przewóz. Hej, to działa! Maseczka znika. To takie proste. Całkiem miłe uczucie. Prawie skończone. Już, cała zniknęła. Moja cera jest nieskazitelna. Jeszcze tylko jedna rzecz. Spadaj do kosza. To będzie nasz mały sekret. Ale genialna książka. Bardzo wciąga. Cieszę się. Ja zostanę przy moich robótkach. Dostałam wiadomość? Ciekawe od kogo? Nareszcie! Nie mogę uwierzyć! Która godzina? W pół do imprezy! Ale się cieszy. Pomyśleć, że kiedyś nosiłam ją na rękach. Jak one szybko rosną. Będziesz potrzebować stroju. Mam coś dla ciebie. Pokaż, mamo. Och, nie założę tego. Muszę jej grzecznie odmówić. Podoba ci się? Nie zupełnie w moim stylu. A ja tak ciężko nad tym pracowałam. Idę się przygotować. Nie chcę się spóźnić. Ta kurtka pasuje do wszystkiego. Perfekcja. Czapka też zostaje. Wyglądam świetnie. Nie mogę zapomnieć o szmince. Uwielbiam ten odcień. Doskonale podkreśla moje usta. Zaraz. Co to? O nie. Plama od szminki. Ach, cały wieczór zrujnowany. Czemu musiało się to zdarzyć? Nie płacz, kochanie. To katastrofa. Zawsze mam takiego pecha. Już wiem. Kreatywność na ratunek. Na tkaninie namaluję kwiatki. Będą ładne i kolorowe. Połączę je ze sobą, dodając łodygi i liście. O tak, ślicznie. Teraz wezmę kurtkę Mindy. Materiał z kwiatkami przyłożę do plamy. To będzie mój szablon. Przypnę go, żeby nie spadł i zacznę przeszywać. Do fioletowego kwiatka użyję fioletowej nici. Chodzi o to, żeby wypełnić płatki. To proste. Choć nieco czasochłonne. Na szczęście mam wprawę. Bardzo dobrze się bawię i mogę zrobić coś dla Mindy. Pierwszy kwiatek gotowy. Czas na resztę. Do łodyg użyję zielonej nici. Nie spieszę się. Chcę, żeby wyszło idealnie. A na koniec listki. Powolutku, kwiatek po kwiatku. Na sam środek użyję białej nitki. Prawie skończyłam. Wow, jestem z siebie dumna. Tak to sobie wymarzyłam. Mindy, musisz to zobaczyć. Załóż kurtkę. Wow, zrobiłaś to dla mnie? Jesteś najlepsza, mamo. No pewnie. Baw się dobrze, kochanie. A ja wracam do mojej robótki. Mam cały sweterek do uszycia. Tak lubię spędzać piątkowy wieczór. Ach, nie ma to jak kawa o poranku. Wow, patrzcie na to. Jakie śliczne kociaki. Ojej, chyba zaraz kichnę. A, psiu! Moja kawa.
Rozlała się na koszulkę. Och, jeszcze tego mi było trzeba. Wielgachna plama. Chwileczkę. To mi daje pewien pomysł. Czas na poprawę stylu. Który kolor mi pasuje? Jest tylko jedno rozwiązanie. Potrzebuję modelki. Daleko nie muszę szukać. Do dzieła. Ciach, ciach. I gotowe. Przymierzmy kilka koszulek. Okej, ta jest niezła. Też nie brzydka. Całkiem spoko. Ha, może nie zielona. To jest to. Mój nowy t-shirt. Pasuje mi, co? Wszystkie kolory naraz. Jest idealna. Ale trzymam się z dala od kawy. Zrobię sobie przerwę przy szafce. Och, ale ciachu. Papa, do później, złotko. Ojej, idzie tu. Hej! Nawet mnie nie zauważył. To nie fair. Czy ona tam płacze? Oj, muszę ją jakoś pocieszyć. Wiem, że podkochuje się w Jaredzie. Dobra, pójdę z nią pogadać. Hej, płaczesz przez Jareda? Słuchaj, mogę ci pomóc zwrócić jego uwagę. Weź moją bransoletkę i zrób, co ci powiem. Okej, dobra. Mam nadzieję, że twój plan zadziała. Dobrze, najpierw muszę zdjąć sweterek. I założyć go tyłem naprzód. Gotowe, teraz bransoletka. Tu nie będzie już tak łatwo. Muszę złapać te dwa końce i przepleść je przez obręcz. Teraz trzeba pociągnąć. Na koniec zapinamy na guziczek i chowamy wszystko pod spód. Idealnie. Jeszcze ściągnę okulary i rozpuszczę włosy. Okej, teraz na pewno mu się spodobam. Wow, a to kto? Ale laska? Hej, kupiłem ci misia, bo wiem, że je lubisz. Co tu się dzieje? Skąd oni się tu wszyscy wzięli? Gotowa na jogę? I leci. Dosyć łatwe, nie? Trochę trudniej, ale damy radę. Pamiętaj o oddechu. Teraz rozciągamy tors. Dobrze to robię? I w górę. Strasznie luźna ta bluzka. Ej, zostań tam! Łaskocze mnie w twarz. Żyjesz tam, Betty? A radź sobie. Mam już tego serdecznie dość. Beznadziejna ta koszulka. Chyba wiem, co zrobię. Chwyćcie oba końce, skrzyżujcie i wetknijcie jeden w drugi. Widzicie? Ej, jak to zrobiłaś? Fajne. O, następna pozycja. Robicie świetne postępy. Na koniec relaks. Do następnego. Co? Panno Eli, ma panienka wiadomość. Możesz podejść. Dziękuję. Miłego dnia. Randka? Mamy sytuację awaryjną. Muszę użyć moich luksusowych perfum. Och, moja torebka. Au! Co ja zrobiłam? O, rany. Mam odwołać randkę? Hej, nie dam rady przyjść. Albo jednak dam. To sprawdzi się idealnie. Najpierw zrobię nacięcie wzdłuż szwu. Następnie nałożę w tym miejscu klej do tkanin. Zagnę brzeg i go docisnę. Po wyschnięciu zrobię dwa otwory i przymocuję te metalowe elementy. Trzeba to zrobić ładnie i dokładnie. A
teraz czas na złoty łańcuszek. Przeciągnę go przez dziurki i zapnę. Jakie to urocze! Wszystko gotowe. Jednak to był szczęśliwy wypadek. Wygląda o wiele lepiej. Randka jednak się odbędzie. Prawie o niej zapomniałam. Ha, to wygląda całkiem fajnie. A co to za wyprzedaż? Kto do mnie dzwoni? Nie wierzę. Mam dzisiaj randkę? Muszę się przygotować. Po pierwsze, ubrania. Och, nie. Założę te spodnie. O nie, tylko nie plama. To moje ulubione dżinsy. W co ja mam się teraz ubrać? Czy mi się wydaje, czy to wygląda jak motyl? Może uda mi się to naprawić. Stwórzmy motylka. Uroczy. Teraz przykleję go do tej deseczki. Szybko, zanim wyschnie. Teraz pomaluję mojego motyla. Wybrałam głęboką czerń. Zanim stempelek wyschnie, odcisnę go na tkaninie. Możesz ich zrobić tyle, ile chcesz. Ja chcę mieć ich dużo. Teraz przykryję wzory papierem woskowanym i przejadę po nich żelazkiem. Wystarczy kilka ruchów i spodnie są gotowe. Wyglądają uroczo, prawda? I nikt inny takich nie ma. Są wyjątkowe. Dobra, jestem gotowa. Dobrze, proszę wchodzić. O, wygląda na to, że trzeba będzie poczekać. Mam tylko nadzieję, że nie za długo. O, szybko ta kolejka idzie. Wow, pięknie. Zapraszam. Nie, nic z tego. Że co? Ech, nieważne. I tak nie chciałam tam wchodzić. Ludzie muszą się nauczyć ubierać adekwatnie do okazji. Przyganiał kocioł garnkowi. Co to za nudny garnitur? Chwila. Może w tym mnie wpuści. Powiedziałem nie. Muszę coś szybko wymyślić. Rozpuszczone włosy i bez okularów. Idziemy. Znowu ty? Nie! 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 Nie wiem już, w jakim języku mam do niej mówić. To nie fair! Ale on jest wredny. Może użyję nożyczek? Sprawdzą się? Na bank się sprawdzą! Wybacz, skarbie, ale musimy cię okaleczyć. Dobra, spód odcięty. Teraz tylko wystarczy to założyć jak zwykłą koszulkę. Brakuje jakiegoś pazura. Kolczyk sprawdzi się idealnie. Super! Teraz na bank mnie wpuści. Wow! No dobrze, możesz wejść. Tak, wiedziałam, że się uda. Raz, ale gorąco. Dwa, nienawidzę brzuszków. Ja też, ale musimy ćwiczyć. Jennifer, patrz, niezłe ciacho idzie. Wow, zdecydowanie ciacho. Dokąd idzie? Muszę zobaczyć. Ćwiczy z hantlami tuż obok nas. To jak prezent na święta i urodziny jednocześnie. Musisz do niego zagadać. Patrz na te mięśnie. Dobra, tylko się poprawię. Okej, gotowa na podbój. Czekaj, zobacz, jak ty się spociłaś. Racja, i co teraz zrobię? W ogóle ten strój nie powala. Chciałabym lepiej wyglądać. Jennifer, mam genialny pomysł. A gdyby tak? Masz rację, to naprawdę genialne. Jedziemy. Najpierw zdejmujemy spodenki. Okej, następny krok. Jedna ręka idzie w nogawkę, potem głowa. Weszła. Teraz druga ręka. I już.
Uf, teraz wyglądam o niebo lepiej. No pewnie, leć jest cały twój. Jesteś boginią, niech się pławi w twym blasku. Okej. Idę, trzymaj kciuki. Naprawdę idzie? Nie mogę patrzeć. Żartuję, muszę to zobaczyć. Ach, świeżo wyciśnięta miłość. Upały mogą nieźle dać się we znaki. Jestem cała spocona. A mogłam sobie kupić klimatyzację. Znacznie lepiej. Ale i tak się rozpuszczam. Dobra, jakoś dam radę. Teraz gardło mi wyschło. Prawie jak papier ścierny. Mam chyba jakiś sok w lodówce. Tak, on mnie uratuje. Matko, co za ulga. Co to było? Gwóźdź? Skąd on się tu wziął? Dopiero kupiłam tę bluzkę. Ja to mam szczęście. Ale wiem, co z tym zrobię. Wystarczy nieco pomyślunku. Podarta bluzka? Wystarczy ją przeciąć. Wytnijcie prostą linię nad dziurą. Zabierzcie górną część i wytnijcie taki pasek. Doskonale. Teraz zwiążcie nim top. Przełóżcie pod bluzką i zwiążcie. Tylko żeby trzymał. Całkiem nieźle, co? I sprawdzi się w upały. Ciekawe, gdzie moja randka? Spokojnie. W tym czasie zrobię sobie zdjęcie w nowym topie. Okej, przyniosłam sok zgodnie z obietnicą. A ja mam kubki, ale to nie koniec, o nie. Przyniosłam też czekoladową rozkosz. O rety, jak ja to uwielbiam. Ja też, od razu to otworzę. Co za pyszna czekolada. Posmaruję kromkę chleba. Proszę bardzo, to dla ciebie. Super, wielkie dzięki, przyda mi się serwetka. Jakie to pyszne. Dzięki. Nie ma za co, po to się ma przyjaciół. Teraz moja kolej. O nie, spadło mi na koszulkę. O nie. Zaraz, weź serwetkę. To pomoże, dziękuję. Oby dało się zetrzeć. Nie, jeszcze bardziej rozmazałam. O rety, muszę znaleźć jakiś sposób, żeby pomóc. Wiem, wstążki we włosach, to rozwiązanie. Co mam z nimi zrobić? Zaufaj mi, zdejmij koszulkę, a teraz odwróć. W porządku, pora na wstążkę. Przewlokaj ją przez ramionczka. Jesteś gotowa? Przełóż to przez głowę. Świetnie, ale to nie koniec. Złapię za wstążkę. Przeciągnę ją przez koszulkę. Z drugiej strony to samo. A, już łapię, wiem co zrobić. Zwiążę za plecami. Cześć dziewczyny, przyszliśmy na piknik. Uratowałam cię w ostatniej chwili. O kurczę, świetnie się dziś ubrałaś. O, dzięki, smacznego, mamy mnóstwo jedzenia. Jak dobrze poleniuchować. Straciłam rachubę czasu. Telefon? Przyjedzie za 5 minut? Nie mogę tak pójść na randkę. Wyglądam jak jakiś lump. Czysta? Zdecydowanie nie. A może to? Róż zawsze w cenie. Zdecydowanie róż. Z drugiej strony kiepsko to wygląda. Dwa rozmiary za duża. Muszę coś wymyślić. No to w spodnie. Przynajmniej widać moje kształty. Za duże kształty. Patrzcie, jak się upchało. A, okropne. Spróbuję czegoś nowego.
Zrolujcie koszulkę, o tak. Zwijajcie, aż dojdziecie do pasa. I ostrożnie włóżcie w spodnie. Lepiej, prawda? Ładny brzusio i gładziusi. Pora na dekoracje. Kto nie lubi arbuza? Wyglądają i smakują wspaniale. Jeszcze tylko zasłony. To już chyba wszystko. Wyszło świetnie. Chwila. Prawie bym zapomniała. Mój arbuz. Przepiękny. Zaniosę go do salonu. Nie! Takie niesprawiedliwe! I co ja teraz zrobię? O, już wiem! Zamknięte! Muszę koniecznie kupić arbuza! Sama go sobie poszukam. Tu chyba nie. Może tutaj? To nie był najlepszy pomysł? Och! O! Nareszcie! Pyszne arbuzy! O nie, moja koszulka! To teraz nieważne. Zaraz, przecież nie mam żadnej torby. Ale wiem, co zrobić. Najpierw powiększę te dziury w mojej koszulce. I tak już jest zniszczona. Okej, ściągnę ją i wywrócę na drugą stronę. Następnie zawiążę na niej supeł. Idealnie. Arbuz zmieści się w niej w sam raz. I mogę go teraz zanieść do domu. Mam już wszystko, czego potrzebuję. Udało się. Położę go tutaj. Ta torba okazała się bardzo przydatna. Hej, czy to arbuz? Mogę kawałek? Jest soczysty. Uwielbiam. Cześć, Lili. Dobrze, że przyszła. Dziś są jej urodziny. O, jak miło z twojej strony. Otwórz. Świetny kolor. Są piękne. Dziękuję. A teraz przymierz. Naprawdę ładne, prawda? Chyba pasują do mojego bidonu. O matko. Naprawdę się rozpruły? Pięknie. A wszystko w porządku? Mam nadzieję, że nie słyszała. Zaraz. Chyba wiem, jak to naprawić. Za chwilkę wracam. Złóżcie najpierw spodnie, o tak. Następnie przetnijcie w ten sposób. Teraz rozłóżcie i odwróćcie do góry nogami. Fajna. Niezła bluzeczka. Gdzieś już to widziałam. To nie są jej spodnie? Nie za żółta? Niebieska też nie jest lepsza. Nie mam w co się ubrać. Czemu są takie brzydkie? Nie kupowałam tego. Chyba, że przez internet i przez sen. A nie! To moja bluzka z dzieciństwa. To dopiero były czasy. Jak wtedy, gdy lalki dostały samochód. Ale było fajnie. Żadnych kłótni podczas przyjęcia. Uczyłam się w niej czytać. Przy jedzeniu się nie gada. Jak mogłam o niej zapomnieć? Wygląda na staromodną. Może uda się ją unowocześnić. Stara bluzka wymaga odświeżenia? Przetnijcie ją. Widzicie te części? Zszyjcie razem w ten sposób. Po obu stronach. Prawie gotowe.
znacznie lepiej. Wow! Ta bluzka jest świetna! Tak jest! Betty i Bella będą dziś rządzić! A czemu nie jesteś gotowa? Bo nie mam się w co ubrać. Wiem, jak temu zaradzić. Poczekaj chwilę. Okej, wstawaj. Koniec kiszenia tyłka. Przymierz to. O, ale ładne. Zaczynam lubić fioletowy. Ech, ale widać mi ramionczka. Wiesz co? Chyba mam pomysł. Na razie nie potrzebuję cię. Oj, jednak potrzebuję. W sumie to mam pomysł. Sportowy biustonosz. W życiu. Jak niby ma pasować? Ale robisz problemy, Bella. Patrz. Można wyciągnąć wkładki i włożyć pod bluzkę. Teraz łapiesz... A, rozumiem. Od razu je wsunę. Żadnych ramionczek i przylegania. Nieźle wyglądasz. To będzie nasz wieczór. O, rozpuszczamy włoski. Ostro.